W dzisiejszym odcinku poznamy ruchliwą sunię Burkę, Willego, który jest totalnym przeciwieństwem ujadających psów. Poznamy też historię małej kici znalezionej w trawie. Poruszymy też jeden z najczęstszych problemów, jaki mają właściciele ze swoimi psami. Chodzi o ciągnięcie na smyczy. Dlaczego tak się dzieje i czy jest na to rada? O tym za chwilę. Ruchliwa, troszkę niepokorna Burka do schroniska trafiła jako roczniak. Potrzebuje osoby z dużymi pokładami cierpliwości i łagodnym usposobieniem. Do schroniska trafiła około 6 lat temu. To miła, grzeczna i kontaktowa sunia, której dawno nikt nie pokochał. Oto Willy, którego właściciele oddali do schroniska z powodu, który trudno zrozumieć. Piesek, choć wygląda na młodziaka, ma już swoje lata. To bardzo czysty pies, który ładnie prowadzi się na smyczy. Właściciele oddali go dlatego, ponieważ nie szczekał. Pies bardzo przeżywa pobyt w schronisku, swój cały wolny czas spędza w budzie. Jego największą radością jest to, kiedy wolontariusze zabierają go na spacer. Może Państwa zmylić wygląd Willego, ale Willy ma 7 lat. Mieszkanie w mieście wiąże się z koniecznością wyprowadzania psa na smyczy. Co zrobić, by czworonóg na smyczy zachowywał się spokojnie i chodził przy naszej nodze? Powodem ciągnięcia na smyczy może być również podłoże lękowe. Psy, które są w trudnej sytuacji, chcą jak najszybciej z niej wyjść, dlatego napinają smycz i nas ciągną. Powodem może być również chęć kontaktu z pobratymcami. Pies, który ma ograniczony dostęp do innych psów, będzie usilnie starał się do nich podążać. Nadmierne szarpanie może być wynikiem na przykład za małej aktywności fizycznej, ale nie tylko. Również stymulacja umysłowa jest bardzo ważna w przypadku psów. No niestety bardzo często naszym psom jej brakuje. Widok ślicznych, małych, puchatych kotków niejednego łapie za serce. Często, chcąc im pomóc, tak naprawdę szkodzimy. Pamiętajmy, koty wolnożyjące chroni ustawa. Trafiło do nas w sobotę o 21:30, przywiezione przez Straż Miejską. O 19:30 rozmawiałam z panią przez telefon, która znalazła małego w trawach na ulicy Wojska Polskiego, w Wysokich Trawach, gdzie prawdopodobnie zostawiła go kocia mama, która poszła polować. Zbieranie małych kociąt z ulicy, przywożenie do schroniska, to nie jest żadna pomoc, to jest tylko szkodzenie, robienie potwornej krzywdy, płacą za to życiem, tak? Kocice sobie chodzą na polowania, one sobie odkładają małe, one wiedzą, gdzie te małe są, one po kilku godzinach, po dwóch godzinach, trzech wracają do tych małych i dalej je wychowują. Koty są bronione przez ustawę jako zwierzęta wolnożyjące. Nie ma potrzeby zbierania małych kociąt i przywożenia do schroniska, bo tutaj nie ma ich kto karmić. To wszystko w dzisiejszym odcinku Pokochaj Mnie. W sprawie adopcji zapraszamy do radomskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Witosa 96, a także na oficjalny fanpage schroniska.